Siemaneczko ludziska, zapraszamy na kolejny odcinek ze Sky Factory 2 i dzisiaj ze mną jest, zgadnijcie kto, no ten Trollface. No nie będą wiedzieć na pewno. Na pewno się nie domyślą, nie? Nie. O, my tak ogólnie po długiej przerwie, chyba dobre 2 tygodnie, co nie? Od której praktycznie nic nie nagrywaliśmy, chociaż dla was to nie będzie aż takiej wielkiej różnicy, bo udostępniam te filmiki jako tako jeszcze. No a kurczę, my chcemy w końcu skończyć te Sky Factory, coś ty nam na łbie. What the heck? Widera? No. Co, ty go zabiłeś? Nie, jakiś zombie miał. Czy coś takiego. A na głowie to miał? No. A to jest ten hełm, co mam też, o. Ja mam jeszcze stary. Czekaj, a gdzie to było? W którą to literką? E chyba się robiło, czy nie? H. H. Ja mam też te różne chaty. O, ale to jest dobre. Jak? Nie będę kończyć. To raczej CH. Dobra, mam muzyczne bloki. Dobra, w tym odcineczku będziemy chcieli z mowy zająć się tą książką w końcu, bo jak to wiadomo, Sky Factory, paczka modów, na której jest dużo ilość zadań, a ja tak się z wami tutaj cofnę, tak do początku praktycznie, bo chcę zobaczyć, co my zrobiliśmy, co nie zrobiliśmy. Wow, dobra, lecę tutaj do przodu. To wszystkie początki, to mamy. O, dużo tego było. Patrz, czego nie mamy, to ja na przykład nie mam matoka, skonstruować matoka. Wiesz, że tego nawet nie robiłem jeszcze ani razu. No. Zobaczę, czy będę mógł to skraftować, poczekaj. No ja mam. No ty tak, ja nie. Matok. O, który jest najlepszy? Najlepszy tutaj jest, ale ze Stinkera trzeba zrobić, nie? No. To najlepiej jest z kobaldu. Z takiego... Nie wiem, czego już mamy. No nawet trochę go tutaj mamy. Ale to jest za mało. Czekaj, jak on w ogóle wygląda? To możesz sobie go zrobić z obsydianu, ja też mam z obsydianu. No właśnie taki najlepszy będzie. Znaczy najlepszy, nie wiem czy najlepszy. Ale czekaj, jeszcze raz zajrzę w tę książkę, bo znowu zapomniałem. Tinker's Construction właśnie, Bo musimy tego zrobić, który potrzebny ogólnie, nie? No. A który to jest? O, czekaj, tu jest. Tinker's Construct. A to wszystkie są Tinker's Construct. No, bo innego nie ma. No właśnie. Jak się je kraftuje? No tam masz na dole stap, te form. Co? Formy to tam masz na dole. Do tego pieczyka. Czekaj, tu jest, to jest Tool Forge. Gdzie ty to masz wszystko? U góry? Nie, tutaj jest. Potrzebujesz do tego tam, żeby skaptować motaka Axe Head Cast, czyli głowę siekiery i głowę łopaty. Wiesz, jak tutaj mi się... na dole są pieczy. Tutaj, ale gdzie? Gdzie tutaj? Na dole koło pieczy, koło piecza ze Stinkera. O, ty ja już nie wiem gdzie to było ogólnie. Na dole tam gdzie sitka. A, ty tam jesteś, dobra. No już jestem tutaj na dole. Coś ty no, tu masz. No to potrzebujesz te. Patrz. A, wy skrzyni są tej twojej. A, w tej śmietniku. No wzięłaj. Po tobie życie interesy. No. Iron, o Boże, ile tego można robić. Czekaj. Te dwie platformy potrzebujesz, ja by tutaj wylewasz to, nie? Czekaj, zobaczymy, co mamy w środku. Obsydian i do zalewania tych platform. Chciałem powiedzieć, nie mogę kliknąć, a klikam na lawę, nie? To super. Dobra. Jedno czy dwa starczy, dwa było, nie? Mhm. Po jednym, po każdej sztuce. Wiesz, co ci powiem? No, co? Że lubisz placki. Nie. No już, że już nieważne, bo myślałem, że mam głowę szkieleta, ale to wypadła kość. A właśnie, my musimy zabić te głupie szkielety. Weź to najpierw wyłącz, żeby to się rozpiło, ale żeby ta maszyna ich nie zabijała, bo my potrzebne są... No wiem, wyłączone jest. Głowy. Dziwne właśnie jest to, że... jak to się zwało? Oto coś. Ciągle zapominam teraz. Grinder, tak? No. Że Grinder zabija te mowy, ale nie spawnią z nich, czy tam nie sypią nam głów tych czarnych szkieletów, bo jedno z zadaniem jest też zabicie Widera.
No dobra. To niech się naspałną trochę ich. Ciekawe ile to nam zajmie. Matok, matok, matok. Gdzie to jest ten matok? To jest taka siekielka z główką. Czekaj, a tu co jeszcze? Trzeba mam patyk jakiś. Już masz ustawione. I normalny patyk na świecie. I obok siekiela. Ta główka siekiel. Lol, ale nie mam jeszcze. Czekaj, sticky jakiś. Sticky, najzwyklejszy możesz dać. No tak zrobię, nie chcę mi się jakiś inny kombinować. Może ci powiedzieć, że mam laksy. A czekaj, spróbuj. Dwa? Nie, jeden? Zobaczę, nie chcę mi się tego wszystkiego brać. Nie chcę mi się tego wszystkiego tutaj brać, ale dobra, skraftujemy to. Na dół patyki. Poczekaj, Masz to ustawione? Nie. Ja ci chyba ustawiłem ty. O, no tutaj i tutaj siekiera będzie. A tego nie mam jeszcze. O. A ja nie zrobiłem tego drugiego, poczekaj, fail. Stary, ja mam laksy. My już tyle... Ty żeś tyle maszyn tu nabudował, że ja tu nie ogarniam. Ile maszyn? Aby tam to, co nagrałem. Nie wiem, bo ty... On w ogóle tutaj się zajął też rozbudowywaniem systemu Apply, czy jak to tam? No. No i kurczę... Ja teraz gram ci powiem... Na 10 FPS-ach, oh my god. Oh my god, oh my god. I teraz akurat moby włączę, żeby się te szkielety spełniły, nie? To wyłącz. Wyłącz. Te szkielety można sobie zrobić, że jak pójdziemy offline. Niech to się samo robi. Chociaż, ale i tak tyle czasu to było. A musimy je zabijać, nie chyba ręcznie. I czemu mi się to nie robi? No bo musisz dać na matoka, nie? I zwykłe patyki, już ci jeden. O, żal. No właśnie chciałem wytestować, czy się da jakieś inne. Jeszcze źle piszę. Już masz matoka. Możesz go sobie nazwać. Nie tam. Na przykład matok pajtera czy coś. I do czego on służy ten cały matok? Działa jako siekiera i jako łopata, jako motyka. Okej. No dobra. To powiedzmy te mam odznaczone, a ty sobie odznaczasz w ogóle te rzeczy? Nie. Tyle jeszcze ich tego jest. Zabić Withera. Ender Dragona. O Boże. Wiesz co będzie trudne? Zrobienie tutaj posadzić, czy tam zebrać kwiatów wzdłuż 5 biomów. Znaczy posadzić. Bo my tutaj w okolicy mam tylko jeden biom. Bardzo, trzeba będzie szukać, trzeba będzie szukać biomu. Mega taiga. A zobacz. Create a passive cool reactor from the big reactor's mod. To zrobiliśmy, nie? To ten reaktor. No. Potem create a active cool reactor. Aktywny? Pasywny to co? Że nie działający? A aktywny to aktywny, czy jak? Czy jak mam to robić? Aktywny. Maximum size reactor. Mamy największy reaktor? Jaki może być? Nie. Wiesz, jak on będzie wielki. A to trzeba skraftować go? Tak, trzeba będzie go skraftować, nie tylko zrobić. O matko. A ten, turbiny? Skraftować czy nie? Stworzyć turbinę z Big Reactor Mod. Zobaczmy, co to jest za turbina. Turbina to jest reaktor na parę, ten sam tylko i on daje o wiele więcej prądu jeszcze. Co? No. O Boże, ile tu tego jest? Ej, wiesz, czemu nie mogę odblokować slotów na przykład? Slot, slot, slot? Ej, powiem ci tak, mam pierwszą głowę. A co, zabijasz je tak ręcznie, że tak powiem? No tak, no, ile co? Kurde, ale już się wystraszyłem, bo na dusienku. I tak leciałem, nie? I kół nagle, zamiast W. Masz tutaj, patrz, jak ładnie. O, patrz, jakiś Steve tutaj się zrespił. Głowy to wrzucaj wszystko do systemu, bo to... Nie wiem, po co nam to tam... Niech to idzie do systemu wszystko. Dobra, ten matok też tam włożę, niepotrzebny, to też niepotrzebne. No, mamy jedną głowę. Dobra.
Wiesz co, ja może czym się zajmę, bo to jest zadanie stworzyć seedy żelazne i diamentowe, ale to będzie trochę dużo zabawy w tym. A nie wiem, czy już nie możemy. Patrzcie, czy to, patrzcie co to będzie, patrzcie. Patrzcie. Iron seed. Zobaczcie, żeby to stworzyć. Zobaczcie co trzeba. Trzeba mieć to, to, to i żeby to mieć, te niebieskie, trzeba zrobić to. Ja już to wcześniej robiłem. Ale ciekawe, czy będę mógł to zrobić teraz. Nie, bo coś jak zwykle brakuje. A, dobra, tego stronga. Dobra, czekaj. Żeby strong... Ciekawe, czy będę mógł. O. Nice. Mogę jedno zrobić. Nice. Cooper Essence. Mamy Cooper Essence? Widzę tu kilka. Skąd to się zbiera? No z tej farmy tam mać kilka psów, tam już automatyzowałem trochę. Właśnie, żebyś mógł wykonać to zadanie. A właśnie, poczekaj. Które to było? Bo tutaj, tu zrobiłeś te farmy. A tutaj posadziłeś, dobra. Daycrop, to coś, tak? Daycrop, jeszcze są chyba dwa orze. Natural crop i... Daycrop, no to aby te dwa. Ogólnie tutaj, jak wcześniej mogliście zobaczyć, Piotrek zrobił, właśnie pokażę wam ten system, jak on tutaj zrobił, ale wyjaśniać to ja wam nie będę, bo on tutaj po prostu zrobił Molecular Assembler, tak, który wcześniej tłumaczył w jego wideo, do czego to jest, to po prostu pozwala nam zapamiętać, tak jakby, to jest jakby taki dysk komputerowy, który zapamiętuje nam wszystkie rodzaje craftowania, tak, craftingu, i on tutaj to powiększył, tak samo Mi Controller to też powiększył, po to, aby uzyskać tych więcej przewodów, abyśmy mogli podłączać więcej maszyn do tego. A więcej o tym to zobaczycie sobie na jego kanale, jak on udostępni, czy tam już udostępnił te filmiki. No, na pewno. No i ten. Tutaj wszystko po prostu zrobił tak, aby nam się łatwiej grało i craftowało, ale to do tego praktycznie odrębne wideo znajdą się na jego kanale, ponieważ my tutaj chcemy się zająć Sky Factory, tą paczką modów, aby przejść ją do końca. Chociaż wiecie, do końca tak naprawdę tego się nie da przejść, bo tutaj jest tyle tego wszystkiego, że głowa mała. W ogóle zobaczcie tutaj, jakie tutaj są redstone i te. No, to, to jak to wygląda? Komparatory czy tam repeatery, nie? To są node gate, to jest... No właśnie widzę, tego. Node gate, ale to tak wygląda, podobne. No, podobne. Repeatery to masz na dole tutaj. Fajne w ogóle są te podłączenia. Jak widzicie, wyspa nasza nie jest duża. Tutaj czekaj, Piotrek, a jemu się nudziło, tutaj powiększył trochę terenu. W ogóle mamy teraz tyle itemów, że głowa mała, my praktycznie wyłączamy już te systemy, żebyśmy nie mieli takich dużych lagów. A dobra, ja może zajmę się tym craftowaniem tego seeda. Ogólnie to fajnie muszę zrobić... Fajnie na mapie wygląda wyspa, dobra. No. Czekaj, zobaczymy czego nam tu brakuje jeszcze. Aha. Tego seeda muszę zrobić. Te niebieskie muszę mieć. Żeby te niebieskie mieć? Zobaczymy, czy mam te żółte. Te żółte, czekaj, mam. Co ty chcesz skraftować to w ogóle? Muszę skraftować tego, seeda do tego, to z żelaza, chociaż żelaza mamy w cholerę dużo, ale takie są zadania, dlatego też, wiesz, chcę to zrobić, także... Wow, dobra, poczekaj. Poczekaj, zaczynam, tak. Skoro się nie idzie przyspieszyć, żeby szybciej weszły te seedy. Ty, da się, wiesz co, zrób konewkę taką czarną. Taką, czekaj, już ci powiem co trzeba zrobić, patrz. Już ci powiem co trzeba zrobić. Ja wiem, że był mod do tego, jak taki plant growth accelerator, to były takie bloki, co się kładło pod dirtem. I wtedy te seedy rosły na tych miastowych, a tutaj tego modu nie ma. Poczekaj, taka czarna konewka. Tylko nie wiem jak ona teraz się zwała, bo było tak. Dajesz czarną konewkę. Kurczę, mapę mam. A potem wkładasz ją do tego urządzenia. Czekaj, ja ciągle zapominam, dlatego muszę patrzeć, nacelować na nią. Wkładasz ją do Autonomous Activator i ona wtedy ci sama podlewa.
I to jest masakry szybko, tylko nie wiem jak ona, taka czarna ona jest. Czekaj, mapa to mnie poczyna. Weź włącz ta watering can. W każdym bądź razie taka czarna. Poczekaj. Nie jest trudno do skraftowania. Coś chyba z tym było, z obsydianem. Obsydian? Nie wiem czy to... A nie, to może z tym. To z tym chyba było. Ta czarna, widzisz co jest? Watering can, reinforced, takie coś. No, właśnie widzę. Tą trzeba zrobić, ona wtedy przyspiesza ekstremalnie. Ekstremalnie, what the heck, co to jest? Dobra, spoko, musimy skartować ten miecz wybuchowy. Ja się nie zabieram, nie chcę tutaj... Nie chcę tutaj ten... A fajnie... Skartować to mam? Fajnie wygląda nawet, ale ma mały, mało słaby atak. Możesz, możesz. Obsydian i te dwa. Szkoda, że tych bloków właśnie się nie da przechowywać, co nie? Czy nie wybuchnie nam system, jak my tam to wrzucimy? Nie wiem, nie testowałem. Coś możesz wytestować. Nie wiem, wiesz jak to jest. Najwyżej z skatem stracimy. Myślisz? No. Nie wiem, tak się trochę obawiam, że to wybuchnie, chociaż nie, tak to głupio brzmi. Nie wyobrażam sobie, żeby to wybuchło. Dobra, co ja chciałem? A, dobra. Zrób tą czarną kankę, co nie? A ja zrobię jeszcze raz ten Iron Seed. W sumie nie chcę wam tutaj zamulać, bo tutaj jest strasznie dużo craftowania. Czekajcie, co mi tu potrzebne? O, mam. Mam Irona. Iron Seed, ej. A ja spróbuję, czy bez skrzyni to by wybuchło. To ja go włożę do systemu. Włożę do systemu. I teraz diaksowego seeda. Aha, do skraftingu w ogóle nie można wyjść. Diamentowego seeda, wow, to trzeba te Zivico Essence robić. O Boże, a bez Zivico Essence to trzeba zrobić to, Extreme Infusion Stone. Ej, oh fuck, znowu trzeba te wybuchowe klocki. I trzeba nam Netherstara, a Netherstara nie mamy. Ale da się skraftować, tylko potrzebne nam głowy szkieleta. Diaksowy miecz, łuk i soul sand, także tylko te trzy głowy. Głowy szkieleta da się skraftować? Da się głowy szkieleta skraftować, ale to jest taki bezsens. Patrz, do skraftowania tego trzeba Wither Essence, a żeby Wither Essence, tak, to trzeba mieć Wither Skeleton Seedy, takie seedy szkieletowe, co nie? A żeby te seedy skraftować, to trzeba cztery głowy szkieletu plus Zivico Essence, także tych Zivico Essence jeszcze nie mamy, także to potrwa. Dobra, to na razie, wiesz co? Tym craftowaniem, co ty tu? Gdzie ty jesteś? A, ty jesteś pod tym. Item. Pod podłogą, bo widzę twoje te, masz ten sam hełm i to te nutki było widać. Czekaj, patrz, Nobek pozamiata. Chodź skrzynko, juhu. Item zbieram, bo skinąłem, bo nie wolno wychodzić z craftingu, jak to ma spekło. Aha. A wiesz co, ja to nawet przetestuję, czy wybuchnie, czy nie. System applied. Poczekaj. A skraftuję tych ironowych seedów więcej. Dobra, może to starczy. Cztery wystarczy, jak to się rozrośnie, tą kankę zrobimy. Także będzie. Wiecie co? My skończymy ten odcinek, on będzie taki trochę krótki. I zapraszamy na kolejny. Bo idziemy już do przodu. Chcemy się zbliżać ku końcowi w ogóle tego wszystkiego, ale tego jeszcze potrwa. O, nie smuć się. Włącz muzę na głowie. Ej, też mam te słuchawki jak ty? Bo ty masz słuchawki. Ja mam czerwone, no czy zielone? Słuchawki. Ty masz zielone, ja mam czerwone. Nie, bo czarne. Wow, przepraszam. Na razie ho, ludziska.